Witam wszystkich, z tej strony Sarcze, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Dead Rising Deluxe Remaster. Zaczynamy dzisiaj ósmą sprawę fabularną. Ostatnio zajęliśmy się bombami i w ten sposób zapobiegliśmy katastrofie, którą planował Carlito, żeby się zemścić za to, co wydarzyło się w Santa Cabeza swego czasu. No a teraz mamy godzinę 17 i właśnie o tej porze mieliśmy wybrać się do pokoju ochrony, żeby kontynuować główną historię. As soon as Brad gets his hands on that terrorist, I guess it'll be case closed, huh? Jesse o niczym nie wie. You know of anything else he could be planning? No. Nothing but the bombs. He's got his computer hidden away. I'm sure there's plenty of information on it. Can you take me there? To his hideout? Leave it to me. Okej, a zatem do kryjówki. Czym prędzej. Izabela nas poprowadzi. Jeśli chodzi o Jessie. If you're looking for Isabella, she went off ahead. She should be waiting for you at the end of the air duct. Frank rzeczywiście nawet nie ma zamiaru wspominać Jesse o tym, co się stało z Bradem. Headed out again? Be careful, okay? Jasne. Będziemy bardzo uważać. A tutaj faktycznie Izabela czeka. Let's get moving. Oj, przepraszam cię bardzo. Ruszajmy. Wyciągnę piłę od razu, bo tu może być niebezpiecznie, jak zwykle. Hey Frank, this Paul business is a company one. Next time you come back to the security room, you talk to him. Ci goście, kurczę, w pokoju ochrony to sobie zawsze taką okazję wymyślą. Come on! Izabela, chodź tutaj. Co, ona zaczęła walczyć z tymi zombiakami? To naprawdę nie jest najlepszy moment, moja droga. Idź w tamtą stronę, prowadź. I hope we can find some clues in his hideout. Gdziekolwiek ta kryjówka jest, co? To znaczy, ja oczywiście wiem, gdzie ona się znajduje. Ale niech Izabela nas prowadzi. Kurczę! Nie podoba mi się to, że Izabela zaczyna tutaj z nimi walczyć, bo za dużo czasu stracimy na tym. Wiecie co? Mogę jej podarować? Niestety nie. Kurczę. Myślałem, że jej podaruję broń. I wtedy może przestanie przynajmniej do nich strzelać. Dobra, będę starał się tutaj w takim razie na swojej drodze eliminować tych zombiaków, bo jeśli nie odblokuję jej ścieżki, no to faktycznie, jeśli się natknie na przeciwników, no to jest ryzyko, że wtedy będzie walczyć. Zatrzyma się, a my stracimy niepotrzebnie dużo czasu, niestety. Jeśli jeszcze jest, kurczę, tutaj tak mało tłoczno, to spoko, ale gorzej właśnie w sytuacjach, kiedy zombiaki praktycznie blokują nam przejście. Ciekawe, czy będą tutaj więźniowie. O, już ich nie ma. To już jest taki moment w tej historii, że na szczęście więźniowie znikają. Wydaje mi się, że już do końca gry, ale też pewności nie mam. Izabelo, proszę cię, nie zajmuj się teraz strzelaniem do tych zombiaków, tylko idźmy. Najgorsze jest to, że ona teraz obiera swoją własną ścieżkę. No nie wierzę. Szybko, szybko. Ona obiera swoją własną ścieżkę, więc nie możemy jej prosić, żeby szła idealnie za nami. Bo ja bym ją jednak poprowadził, kurczę, w takim kierunku, żeby nie przebijała się przez tych zombiaków, a tak to proszę. Ona idzie akurat tam, gdzie tych zombi jest więcej. Dobra, no ale tutaj już tylko wystarczy przejść po tych schodach i powinno być w porządku. Więc też załatwię tych tutaj. Tu akurat jest ich trochę za dużo. Mam jeszcze mnóstwo tej wytrzymałości piły, na szczęście. No i jesteśmy w galerii północnej.
To właśnie tutaj, w pobliżu, ma się znajdować ta kryjówka. I patrzcie, znowu się zatrzymała. A to naprawdę nie jest dobry pomysł, bo sami widzicie, co się dzieje wtedy. Najgorsze też jest to, że kiedy ja atakuję piłą mechaniczną, no to mogę ją też, kurczę, poturbować dość mocno. To nie jest nic dobrego, naprawdę. O, weźmy sobie królową. Tylko, żebym nie zapomniał. Nie zapomniał o pile mechanicznej. No Izabelo, proszę cię, naprawdę. Totalnie nie ma takiej potrzeby, żebyś z nimi walczyła. Chyba to są najbardziej upierdliwe przypadki w tej grze, kiedy nie mamy kontroli nad postacią, którą możemy eskortować. Kiedy właśnie mamy taką sytuację, że to ta postać towarzysząca ma nas gdzieś doprowadzić do celu. Bo tutaj jesteśmy rzeczywiście zdani tylko i wyłącznie na to, czy to ona się zdecyduje zatrzymać, czy też nie. No ale tymczasem dobiegamy już na miejsce, tak naprawdę. Na szczęście. Here it is. Let's go. Przynajmniej trochę spokoju od zombiaków. No i zobaczmy. It's no good. It's password protected. I'll try words we both might know. Family stuff, things like that. What's this cable? It looks like part of a jamming device. I won't be able to disable it unless I log in. All right, I'm headed back now. A więc jak na złość, musimy wracać do pokoju ochrony teraz całą drogę. Pytanie, czy coś po drodze się jeszcze nie wydarzy. Carlito didn't trust anyone, not even me. He only filled me in on part of the plan and he never told me the password. To chyba faktycznie miał problemy z zaufaniem. No ale dobra, idziemy. Tylko teraz się jedynie zastanawiam, którą drogę obrać, żeby wrócić do pokoju ochrony jak najszybciej. Bo skoro teraz mam odblokowane skróty, to może warto by było z nich skorzystać. Prawda jest jednak taka, że najbliższe przejście jest tutaj, więc sam nie wiem, czy to będzie takie najszybsze rozwiązanie. Na razie może jeszcze przejdźmy sobie tu. Okej, i uzupełnię broń palną. Karabin snajperski, strzelba też nowa niech będzie. To zawsze troszkę więcej amunicji przynajmniej. No i tak naprawdę to wszystko. Więc teraz lecimy. Dobra, i chyba jednak pójdziemy pieszo, wydaje mi się. Bo jak patrzę, jak to tutaj wygląda, to jednak chyba pieszo będzie najrozsądniej w tej sytuacji. Kurde, mamy tych zombiaków, którzy strzelają ciągle z pistoletu. Ale przebijamy się jakoś na szczęście. Dobra, dobra, bo to było tędy, prawda? Ja skorzystam właśnie z tej drogi. Kurde, w ogóle potwierdziliście mi moje przypuszczenia, że faktycznie w oryginale tych zombiaków nie było, którzy strzelali. To znaczy, mieli oczywiście zombie policjanci pistolet, ale nie korzystali z niego, w sensie nie strzelali do nas. Tutaj jest troszkę trudniej, bo musimy właśnie jeszcze uważać na te strzały.
No ale oczywiście, jeśli jesteśmy wystarczająco szybcy, no to raczej większość takich strzałów jesteśmy w stanie uniknąć. Tym bardziej, że oni też tak celnie jednak nie strzelają do nas. Ale widać, kurczę, że robi się ciemno i tutaj, kurde, w takich sytuacjach momentami to ledwo można zobaczyć tych zombiaków, kurczę, na naszej drodze. Dobra, tutaj też się przebijmy. I wchodzimy od razu do środka. Zastanawiam się jeszcze, czy nie wejść na górę. Może tak też zrobimy. Wejdziemy na górę i zabierzemy sobie jakieś jedzenie. No, jedzenie albo raczej picie. Nie jest to istotne. Ważne, żeby uzupełniało nam trochę zdrowia. Więc teraz tak. Tutaj napijmy się tego soku pomarańczowego. I zabieramy kolejny. Na więcej niestety nie mam za bardzo miejsca. Więc musi mi wystarczyć to, co mam w tym momencie. To już jest w ogóle taki etap tej kampanii fabularnej, że większość jakichś pobocznych aktywności została już zaliczona. A, to baterie są właściwie wymienione, kurczę. Niemniej jednak jeszcze tutaj się sporo fabularnie rzeczywiście może wydarzyć i musimy cały czas zwracać uwagę na takie komunikaty, na przykład od Otisa, kiedy on mówi nam, że ktoś tam jeszcze... Jezu, nie! No świetnie! Kiedy on mówi nam, że ktoś tam jeszcze potrzebuje no, jakiejś naszej interwencji. Drogi, i wjeżdżamy na górę. Czyli co, w tym przypadku za dużo po drodze się nie wydarzyło akurat. Może to i lepiej z naszej perspektywy, patrząc. Wejdźmy. Take a look at this. The guy being dragged? I think it's Carlito. You could be right. Where is this? The basement of the North Plaza, right in front of the butcher shop. A kurczę. To siłą rzeczy musimy to sprawdzić. Czym prędzej. The image on the monitor made it clear that Carlito is badly injured. If you don't hurry, we could lose our last clue. Huh. No właśnie, może samego Carlito byśmy jakoś nie żałowali, ale potrzebujemy go żywego, żeby jednak dowiedzieć się czegoś więcej. Tymczasem jedna rzecz mnie zastanawia. No bo miałem się przecież tutaj jeszcze wybrać do kogoś. Zniknęła ta informacja w dzienniku. Co jest grane? Dlaczego to zniknęło? Mr. West! Over here! So kind. Dobra, na szczęście mamy to, bo już się bałem. I heard you had something for me. Yeah. First, I need you to promise me something. We're getting out of here on a helicopter soon, right? Then we'll be free, won't we? Where are you going with this? I'm not really the type of guy to do something like that. Like what I did. If word of this got out once we were on the outside, that would suck. I want you to keep your mouth shut about it. Mm. If you do, I'll give you something really cool. You'll promise to keep it a secret, right? You just want me to keep my mouth shut? You rock for here. Take this. You can have it. Okej. Okay. Dał nam, kurczę, koktajl Mołotowa. Problem polega na tym, że... O, za bardzo nam się to nie przyda. Dobra, ale zostawię to tutaj. Z jednej strony. Jeszcze możemy z nim pogadać? Aha. Take as many as you want. Aha, dobra. Czyli ja od niego mogę teraz cały czas to zabierać. Kolejne koktajle. Dobra, zabiorę sobie jeden, żeby wam chociaż pokazać w akcji. No i w tym momencie mamy tutaj wszystko chyba. Tymczasem mamy telefon w magazynie. Frank, that Simone girl says she has a favor to ask of you. She wants you to bring her a handgun. No idea what she plans on doing with it, but... O kurczę.
Czyli jeszcze jedna prośba. Simon poprosiła o pistolet, chociaż nie mam pojęcia, co zamierza z nim zrobić. To była ta kobieta, która jest zarażona i w sumie to nie dowiedzieliśmy się chyba do tej pory, czy Izabela coś poradziła na jej przypadek, bo tak też obiecał Frank tej kobiecie. No cóż, tak się składa, że mamy tutaj zombiaków z pistoletami. Tylko jeszcze przetestujmy koktajl Mołotowa, żeby nie było. O kurde, słabo to działa. Myślałem, że będzie dużo większy zasięg działania tego koktajlu, a tutaj, kurczę, naprawdę mało zadowalająco, bym powiedział. W każdym razie, pistolet jest na pewno tutaj. Mieliśmy tych policjantów. Możecie przestać, kurde, do mnie strzelać. Dobra, i teraz zamiast czego zabierzemy ten pistolet? To jest pytanie. No dobra, pozbędę się pistoletu maszynowego. Siłą rzeczy. Jest godzina 21 po 19. Kurczę, a może jeszcze chwilkę byśmy wykorzystali? Jeszcze chwileczkę byśmy wykorzystali na to, żeby tutaj ewentualnie jakieś fotki cyknąć. Tylko, że to musiałbym sobie sprawdzić, czego mi tu jeszcze brakowało. Wiecie, tak żeby sobie zdobyć troszkę więcej punktów prestiżu. Tutaj na przykład, a to chyba na górze będzie. Tune Makers. Jill's Sandwiches. Okej, to akurat pamiętam doskonale, że to było po tej stronie. Więc możemy od razu sobie to nadrobić. W sumie to czemu by nie? Tak naprawdę tutaj to prawie każdy sklep się wiąże z jakimś zdjęciem do zrobienia. Tylko kurde, muszę uważać na tych zombiaków wciąż. Dobra, 99% będzie ok. Prawie 5000 punktów. Pytanie, bo w tym kinie też na pewno było trochę zdjęć do cyknięcia. Entertainment Isle. Tune Makers, tutaj też na pewno było. W sumie to po samych znacznikach bym też pewnie rozpoznał, czy coś mi się tutaj akurat nie wyświetla. O, tutaj na przykład też mamy. Szybciej zdobędziemy wyższe poziomy doświadczenia, jeśli trochę wykorzystamy czasu na cyknięcie tych zdjęć. Więc pozwolę sobie właśnie jeszcze to zrobić. Bo na tym etapie akurat czas, powiedzmy, że nieco mniej nas goni. A, tutaj to jednak z drugiej strony będzie to zdjęcie jakoś do cyknięcia. No dobre pytanie, co? Tutaj też mamy na przykład. Ale to wydaje się, że z drugiej strony? Nie. Jednak tak. Ale nie, musi być odpowiednie zbliżenie. Perfect. I to już prawie spowodowało, że mamy wyższy poziom. No jeszcze troszeczkę zostało. Dobra, zastanawiam się, co z tym zdjęciem, kurczę. Jak mam się tutaj ustawić niby. Czekajcie, pozwólcie, że rzucę sobie na spokojnie okiem jeszcze na te zdjęcia. Jak teraz na to patrzę, to chyba to jednak będzie na zewnątrz. Mamy tutaj jeszcze jeden sklep. Zaraz zobaczymy, gdzie to by miało być. Czy to na górze, czy jednak na dole. Ale wygląda na to, że na górze. Znaczy na dole, chciałem powiedzieć. Tylko tych sklepów z zabawkami jest tutaj całkiem sporo. O, to będzie tutaj też. Dobra, to sobie oznaczę. I za chwilkę sprawdzimy. Tak, to musi być chyba tutaj na zewnątrz. Zdjęcie do cyknięcia. Tylko czekajcie, bo dobrze by było jeszcze się podleczyć na szybko. Teraz spadamy. No muszę trzymać jak na razie ten pistolet i zanieść później do pokoju ochrony. Czyli teraz tak, zdjęcie będzie tutaj w środku do zrobienia. Mamy w ogóle jakieś ciuchy też nowe. Okej. Okay. A to raczej nie są ciuchy, które ja chcę zakładać na dłuższą metę. Załatwić jeszcze tych zombiaków. Mogę oczywiście powrócić do swojego wcześniejszego ubrania. O, i teraz kurczę się nie udało. Dobra, będę musiał to zmienić w takim razie, jak wrócimy do pokoju ochrony. Tylko kurczę, gdzie niby miało być to zdjęcie? Bo chodziło przecież o to miejsce.
A teraz, kurczę, nie jestem pewien. O, to wygląda na to, że to jest, kurczę, jakiś plakat gdzieś w drodze. No cóż, czyli nie za bardzo... Nie tak łatwo uda się to znaleźć. A teraz sprawdźmy tutaj. Nie, to nie jest z tej strony. Czyli, kurczę, jednak jest większy problem, żeby to zdjęcie faktycznie cyknąć. Wydaje mi się, że to musi być któreś właśnie tutaj z góry. O, proszę. Ale to chyba jednak muszę być na górze cały czas, czyli troszkę niepotrzebnie wykombinowałem. Jeszcze? Telefon? A proszę, czyli patrzcie, jeszcze mamy kolejną informację. Jest tu upragniony nowy poziom. Większy atak, super. Czyli teraz możemy lecieć. No dobra, to nawet lepiej się stało, że jeszcze w międzyczasie pojawiła się ta prośba od Cheryl. Tylko kurde, tutaj muszę też uważać. Okej. Różne ataki możemy próbować wykorzystywać, ale... W pierwszej kolejności jednak dostarczymy ten pistolet. Zakładając, że każda z tych osób jest jednak w różnych pomieszczeniach w pokoju ochrony, bo tam oczywiście tych pomieszczeń dla ocalałych jest więcej, to jasne. Dobra, wyminąć jakoś tych zombiaków, nie ma z tym większego problemu na szczęście. To jest ich więcej znowu. Też właśnie różnie z tym bywa, czasem jestem zmuszony, żeby jeszcze wykorzystać piłę. Czasem nie jest to wcale konieczne. No ale dobra, no to teraz sobie też jeszcze przy okazji zmienimy strój. Co my tu jeszcze mieliśmy nowego? To jest właśnie to. A oprócz tego... Odblokowałem parę innych rzeczy. Proszę bardzo, to jest strój Otisa, zdaje się. Za to, że odebraliśmy ileś tam połączeń. Ale patrzcie, no teraz kurczę... Świetnie. W momencie jak jestem w pokoju ochrony, to mi znika totalnie informacja. Dobra, gdzie jest ta Simon? Tutaj jej nie ma, mamy tylko pola. Ojejku, jest teraz problem, żeby ją w ogóle namierzyć, naprawdę. Myślałem, że ona się od razu odezwie, jak wejdę do środka, ale chyba nie. Tutaj, tutaj, tutaj. Porozmawiaj. Thanks for coming. No problem. So, what do you need a gun for, anyway? You should already know the answer to that. I've been bitten. I mean, I was treated and all, but there's no telling when I'll change. I don't want to cause trouble for everyone. They've got enough problems without me. Hmm. Did you bring a gun or not? Thanks. Don't worry. I won't use it. At least, not anytime soon. No, obyś nie musiała faktycznie. A tymczasem Cheryl też nas prosiła o spotkanie. I heard you had something to discuss with me. Well, I'm not sure discuss is the right word. Let's be less formal, Frank. I have a favor to ask of you. It's really important, and you're the only one I trust. I want you to take a picture. A picture of me. Sounds easy enough, but why? What do you think of me, Frank? I mean, as a photographic subject. Widzę, że tej kwestii nie zmieniono. You're provocative. Things are looking grim. Who knows how all this is gonna turn out? I don't want to die without
leaving something behind. I can't stand the idea of just disappearing. So, take my picture. I want you to take what's beautiful about me and put it inside your camera. Oczywiście. I'd be happy to. As a photographer, and as a man, where you want to do this? Right here is fine. Come here. Perfect. Wszyscy jak się patrzą. To jakie jeszcze pozy? Widzę, że tego nie zmieniono w stosunku do pierwowzoru. Mówiłem wam o tej cenzurze. Closer. Która dotyczy m.in. postaci Cheryl, bo w oryginale była jeszcze bardziej skąpo ubrana. Good. I tam też ta sesja zdjęciowa była obecna. I can feel your eyes on me. Perfect. Więc czynimy w takim razie swoją powinność fotografa, jak sobie dziewczyna życzy. Good. Perfect. Zadowolona? All right. That's a wrap. Thanks. Take care of that picture, okay? Prośba spełniona. Okej. Czyli w tym momencie już możemy zająć się poważnymi sprawami. Udamy się do tego rzeźnika. Jeśli nie wytropię rannego Carlita i ciągnącego go olbrzyma, stracę ostatnią szansę na wyjaśnienie tej historii. Więc ja teraz wyjdę z pokoju ochrony. No i spotkamy się gdzieś tutaj w galerii Paradise. Będę chciał się wydostać wyjściem awaryjnym. I później, korzystając z tunelu konserwacyjnego, przejedziemy sobie aż tutaj. Skoro w poprzednim odcinku zdobyliśmy klucz, dzięki któremu możemy się tędy przetestować, no to teraz mogę wam właśnie powiedzieć, że jeśli już się zna tę grę wystarczająco dobrze, to jest to niezły pomysł, żeby od razu na początku gry, przy najbliższej okazji, starać się ten klucz zdobyć. No bo zwróćcie uwagę, że tym tunelem konserwacyjnym możemy się tak naprawdę przedostać w dowolne, no dobra, nie w dowolne, ale w wiele miejsc, tutaj w centrum handlowym, możemy się przedostać bardzo szybko, jakby nie patrzeć, no bo tutaj w różnych miejscach w galerii są te wyjścia awaryjne. Tak to mieliśmy do tej pory tylko skrót do galerii Wonderland, no ale... Ponieważ ten skrót z poziomu łazienki jest też wystarczający tak naprawdę, no to zdecydowałem się przy tym pozostać. A tutaj pod koniec naszej przygody mogliśmy jeszcze ten kluczyk do tuneli zyskać. W ogóle teraz jakoś zauważalnie mniej zombiaków tutaj się kręci. Aczkolwiek kolejni oczywiście pojawiają się praktycznie na naszych oczach. Jadę oczywiście tam, gdzie mnie kompas prowadzi. Nie ma konieczności w sumie, żeby zaglądać non-stop na mapkę. No i to już tutaj. To jest to miejsce właśnie z tego nagrania w ramach monitoringu, więc wchodzimy. A customer! That guy over there. That meat. Oh! This is good meat, huh? I just got it in here. It's fresh. You just wait right there, sir. In a moment. You can try the best ground meat you've ever tasted! Whoa, ground? Wait a minute, listen. I had something else in mind. Zombies are no good! I can't serve my customers spoiled meat like that! I have a reputation to uphold! Trust me!
I'm a butcher! I've got the best meat in town! A zatem to kolejny psychopata, którego musimy powstrzymać. A jakżeby inaczej. W ogóle zmieniono jego wygląd w stosunku do wersji z 2006 roku. O kurde, widzę, że sporo obrażenia jest w stanie mi zadawać niestety. Muszę tutaj naprawdę uważać. Do tyłu od razu, kurczę. Nie wiem, czy to jest dobry plan, może jednak powinienem trzymać go na dystans. Albo spróbować w ogóle ze strzelbą. Dobra, teraz mnie tak łatwo nie trafisz. Chyba strzelba nie jest najgłupszym pomysłem. Chociaż też wydaje się, że nie w każdym momencie możemy zadać mu jakieś większe obrażenia w ten sposób. Znowu będziesz rzucał, co? Dobra, w takich chwilach można się chować i unikać tych rzutów. Ale co, jeszcze rzucił w moją stronę. Dobra. No. Powinienem się podleczyć tak naprawdę. Tu jeszcze kurde ryzykuję i czekam, co? Może teraz? Nadal nie koniec. Gdzie on biegnie? Nie mam pojęcia, nie będę się zastanawiał. Tylko likwidujmy go, kurczę. No dobra, straciłem amunicję. Ale to nie wszystko jeszcze. Na co mogę sobie pozwolić? Wykończmy go już. Najwyższa pora. Kurde, jeszcze to przeżył? No to już nie. You're finished. It's over. What about Isabella? She's on our side now. She's checking out your computer right now. My purpose in life has been to get revenge for what you people did to Santa Cabeza, to my hometown. Why? Why was your meat so much more important to you than human life? Why? Why did my people have to die to feed your fat bellies? That doesn't excuse what you've done. But I promise, the Santa Cabeza story will be told. But I need the password. Hey. Hey! Hey! Stay with me! Give me the computer's password! Hey. Aren't zombies great? I mean, all they do is eat, and eat, and eat, growing in number, just like you good red, white, and blue Americans. It's not over.
Not yet. Speak! Speak, damn it! What do you mean it's not over? I'm sorry, Isabella. Give this to my sister. Hey. No i to tyle, jeśli chodzi o Carlito, co? Niby zdążyliśmy na czas, ale i tak, niczego nam nie powiedział, nie podał hasła. Zdobyto medalion Carlita. I w tym momencie mamy tak czy siak wrócić do jego kryjówki o godzinie 22, co tak naprawdę będzie już za momencik. Tutaj tasak do mięsa, ewentualnie do zdobycia, mogę teraz to zabrać chwilowo. Ale poza tym jest jeszcze jedzenie. Albo raczej picie. Frank, I've been trying every password I can think of, but I haven't had any luck so far. If only I had some sort of clue. I suppose it's foolish to expect you to be able to help. Sorry to bother you. Give me some time and I'll see what I can do. What about Carlito's locket? That may be the clue we need. No właśnie. Dlatego zanieśmy to Izabeli i zróbmy to jak najszybciej, bo szczerze mówiąc nie mamy zbyt wiele czasu. Tylko teraz tak, żeby dostać się możliwie jak najszybciej, no to którędy byłoby najlepiej to zrobić? Wydaje mi się, że tutaj sobie wyjdziemy. No, bo tak naprawdę będziemy w tej galerii północnej. Poczekajcie. Samo wejście znajduje się tutaj po tej stronie, okej. Przetestujmy tasak. Też całkiem skuteczny potrafi być, chociaż na pewno nie ma takiego zasięgu jak piły. Ale też się przebijamy przez zombiaków bez większych problemów. Tylko kurde, martwi mnie to, że jest ich tutaj aż tylu. Lepiej jednak wziąć, kurczę, tę piłę. No naprawdę? Wydaje mi się, że jest tutaj królowa jeszcze gdzieś. I to nie jedna nawet. Dobra, wezmę sobie zamiast tego tasaka. Okej, jak będzie grupa zombiaków, to możemy wykorzystać królową, żeby od razu ich załatwić w całej grupie. O kurde. Trochę was tutaj za dużo. No ale nie no, jestem z dobrej strony. Wyszedłem sobie z dobrej strony, więc... Tylko czekajcie. Nie zwróciłem uwagi, a to przecież tu od razu było przejście. To jest ten supermarket, gdzie swego czasu walczyliśmy z jednym psychopatą. No nie wierzę. Dobra, muszę wykorzystać fakt, że jest tutaj sporo jedzenia. I się troszkę posilimy. No naprawdę akurat tutaj nie mam tego jedzenia. Boż, come on. Ale z tej strony już prędzej, dobra. Lody tym razem mogą być. Okej, wracamy. Wyjście jest tutaj. I teraz przebić się jeszcze, kurde, przez całą grupę. No ale tu już na pewno będzie łatwiej. O, jeszcze w dodatku mamy to. Jest motocykl. Proszę bardzo, spadamy. Tylko czy ja dobrze tutaj jadę? Niekoniecznie. Potrzebuję udać się w lewo. I teraz, żeby nie pominąć tego wjazdu, to będzie zaraz jakoś tutaj, prawda? O co ja się jeszcze zahaczyłem?
Dobra, nieważne, teraz to sobie już przejdziemy w normalny sposób, bo patrzcie. Kurczę, jeszcze tylko pół godziny i bym się spóźnił. Więc tu naprawdę trzeba się spieszyć już na tym etapie. Ale na szczęście dotarliśmy do kryjówki. Dobra, Izabelo, jestem na miejscu. He's dead. Oh. All he worried about was you in the end. But damn it! He died without telling me a damn thing. You know, I thought he was terrorist scum. But... in the end, all he really cared about was his sister. Jerk. Here. He wanted you to have this. Did you figure it out? Pachamama. Mother Earth. Our parents said that a lot. The place we lived. Santa Cabeza. Was blessed with nature. Please believe me. When I say my brother didn't want all this, he only wanted to live in peace, in Santa Cabeza. No to udało się, co? Jednak medalion był. Wskazówką. Wszystkie sprawy zamknięte, ale... ale to oczywiście jeszcze nie koniec. I know he was wrong. He harmed too many innocents and thought only of himself. Even so... God... Carlito... Niezmiennie mamy udać się na lądowisko dla helikopterów o godzinie 12. A teraz tak naprawdę jest 22:42, więc jeszcze sporo czasu, ale w międzyczasie oczywiście też się jeszcze tutaj trochę zadzieje fabularnie, więc to wszystko będziemy sobie poznawać w następnym odcinku. Tutaj, korzystając z okazji, że w tej kryjówce mogę zapisać postępy, no to się z wami pożegnam i oczekujcie na następne materiały z Dead Rising Deluxe Remaster. Cześć!